Bezpłatna komunikacja w Lubinie sprawdziła się, stąd też pomysł, by rozszerzyć ją na cały powiat lubiński, mówi prezydent Lubina Robert Raczyński. Z końcem czerwca tego roku wygasa kontrakt PKS-u z miastem na obsługę komunikacji zbiorowej. Od 1 lipca nowy operator ma być wybrany w drodze przetargu i to on będzie obsługiwał miejską komunikację. W przyszłym roku z kolei cała zbiorowa komunikacja przejdzie pod kuratele władz powiatu lubińskiego, który ogłosi nowy przetarg. My jako zarząd powiatu do końca tego miesiąca musimy opublikować na naszych stronach BIP-owskich informacje o tym, że mamy zamiar stworzyć komunikację międzygminną, czyli powiatową. My nawet pójdziemy dalej, żeby otworzyć też możliwość dla innych powiatów przyłączenia się do tej inicjatywy. Taki jest pomysł, żeby być może powiat polkowicki, czyli gminy z terenu powiatu polkowickiego mogły się przyłączyć do tej komunikacji, jeżeli wyrażą ochotę. Z całej sytuacji najbardziej jest zadowolony burmistrz Ścinawy, której niezmotoryzowani mieszkańcy mają problem z dotarciem do Lubina. W gminie Ścinawa nie funkcjonuje w tej chwili komunikacja zbiorowa. Wiem z czasu, kiedy prowadziliśmy kampanię wyborczą, że jest to duży problem, jeżeli chodzi o dostanie się do Ścinawy z miejscowości w gminie Ścinawa do Ścinawy i do samego Lubina. Decyzję o tym przetargu podejmie oczywiście powiat, dlatego że uznaliśmy, że on będzie najlepszym w tym wypadku prowadzącym te zadania. W związku z czym nie będzie jak gdyby komunikacji miejskiej, tylko będzie komunikacja publiczna. Jestem przekonany, a nawet jestem pewien, że to będą zdecydowanie mniejsze środki, które poszczególne gminy przeznaczają na funkcjonowanie komunikacji na przykład w obecnym kształcie, a to nie tylko dlatego z powodu taniejącej ropy, bo to rzeczywiście będzie poważna ulga, jeżeli to będzie stała tendencja, ale również z powodu efektu skali przetargu, bo to przecież będzie ogromny przetarg, także zdecydowanie mniejsze pieniądze. Z darmowej komunikacji będą też korzystać mieszkańcy gminy Rudna. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Kino Muza w Lubinie zaprasza na premierę superprodukcji Hobbit – Bitwa Pięciu Armii. Film zamykający niezwykłą trylogię Petera Jacksona będzie można obejrzeć w czterech formatach do wyboru. Zapraszamy od 27 grudnia do 15 stycznia. Bilety już od 15 zł. Szczegóły na www.ckmuza.eu.